No co, Hoka, to się widziało, Janusz Pijanka. Dzisiejsze moje śniadanko w kamiennym wigwamie. No co, będziemy jeść teraz? Jajecznica z jednego jajka, o dwóch żółtkach. Na cebulce i na szynce. Jestem przeziębiony, źle się czuję, aż oczy mi bolą. Także widzicie, nic się nie chce. Mam tyle problemów. A wiecie, znalazłem wczoraj kolejną tą, gdzie ją położyłem, tą pocztówkę. To o Indianach nie miałem. Rano wypiłem herbatkę jakąś malinową z cytryną. Teraz cappuccino do tego. Także słuchajcie, bardzo... Nie oczekujcie ode mnie więcej filmów. Oczy mi aż bolą. Po prostu zmęczony jestem. Ta grypa mnie wykończyła dzisiaj. Od niedzieli. Czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. 4 dni już. Na grzyby chciałem jechać, nie pojechałem. Widzicie, taki zgrabny jestem. To jest ta jedna z pocztówek o Indianach. Ja trzymałem porządek zrobić, tylko rozpaprałem wszystko. Nie mam kiedy, jak i co. Tyle tego gratów tu jest. Kacprem. Jesteśmy właścicielami firmy Klimafamil. No, nie interesuje mnie to. Bombardują reklamami, oszuści, wszystko. Źle się czuję, bardzo źle się czuję. Pozdrawiam. Astameba, pozdrawiam. Karolcia, to też pozdrawiam. Dawno żeś nie pisała. Iwona Lachowicz. Jak się porządki robi, to wiecie, jakie różne rzeczy się znajduje. A tutaj ta Tonia ze Sum, to się tam o nią pytał. Nie wiem, co u niej jest. Nie byłem, jak byłem pod córeczkę, to rok temu nie byłem u niej. Nie rozliczyła się ze mną na 400 euro. Wiele lat temu. Ludzie nauczą człowieka rozumu. Arkadego Podważnego znalazłem też na Facebooku. Z Mikasem na Ukrainie winny.
Zenia jest mi winny kasę. Pomogły mi. Pojechał do mnie do Paryża, był w Belgii, był. A dzisiaj. Jak pożyczyć, to umią przyjść. Jak oddać, to nie ma żadnego. Zmuszam się do jedzenia. Bardzo źle się czuję, bardzo źle, chory jestem. Poniedziałek to jest za 4 dni już. Pasowałoby do Jurka pojechać jakaciaka. Australii program. Mimo że oba gatunki nie są program oglądam. Wskrzeszenia gatunku został podjęty przez wielu naukowców, biorąc pod uwagę to, że diabeł tasmański jest tak genetycznie podobny. Jednak nie podjęto żadnych udanych prób. Do początku XIX wieku wilk workowaty był szeroko rozpowszechniony w Tasmanii. Jednak po sprowadzeniu owiec do Australii drapieżniki szybko zepsuły reputację krwiożerczych bestii. Niesłusznie. Współczesne symulacje 3D pokazują, że szczęki wilka workowatego były w rzeczywistości zbyt słabe, aby zabić owce. Zostały one wtedy prawdopodobnie zabite przez zdziczałe psy. Ponieważ jednak ludzie tego nie wiedzieli, wilk workowaty był systematycznie ścigany i ostatecznie eksterminowany. Próby ratowania gatunków z zoo zakończyły się niepowodzeniem. Przez cały ten czas w niewoli pojawił się tylko jeden miot. Mimo to do dziś odnotowuje się pojedyncze obserwacje wilka workowatego. Nie można jednak tego jednoznacznie udowodnić. W marcu 2017 roku na pierwszych stronach gazet pojawiły się dwie oddzielne obserwacje w północnym Queensland. Kto wie, może niektórym z tych fascynujących zwierząt udało się przeciwstawić bezlitosnemu polowaniu. Piramida Bala. Oficjalnie skalista wyspa Piramidy Bala jest niezamieszkana. Jednak w 2001 roku widzicie, z kamiennego bigwamu na 560 metrów w masywie pośrodku morza. To pomar drzewny. Znalezienie owada nie wydaje się szczególnie ekscytujące. Jednak zmienia się to, gdy weźmiemy pod uwagę, że ten gatunek patyczaka uważano już za